Gościem spotkań Spójrzmy w oczy jest Radosław Pazura. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nie po raz pierwszy opowiadał pan o swoim życiu prywatnym i duchowym publicznie. Kiedy i w jakich okolicznościach zrobił pan to po raz pierwszy? No, wie pan co, nie pamiętam już tego pierwszego razu. Ja myślę, że chyba to nie jest najważniejsze, żeby pamiętać to miejsce. Ważny jest jakby sens robienia tego w ogóle. I uważam, że jest taki sens, bo wydaje mi się, że w moim życiu doszło do jakby do nawrócenia, prawda? Czyli do przemiany mnie, wierzę w to, że w lepszego człowieka. I jakby do tego też przeczytałem kiedyś, zachęcał święty ojciec Pio, mówiąc o tym, że Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu jeszcze się wielokrotnie pojawiał nie tylko apostołom, ale też swoim uczniom i tak dalej, i tak dalej. I po coś to było, prawda? To miało sens. Gdyby wystarczyło samo zmartwychwstanie, nie przychodziłby jeszcze i nie objawiał się apostołom i innym. Natomiast to zrobił. Więc dla nas jest to taka wiadomość, twierdzi święty ojciec Pio, że jeżeli ktoś przemienia się, a więc dokonuje się w nim niejako zmartwychwstanie, bo do tego się sprowadza sens naszej wiary, że to ciągłe nawracanie się nasze i choćby na przykład uczestnictwo w największym święcie, jakim są święta Wielkiej Nocy, jest naszym takim małym zmartwychwstaniem, prawda? Naszymi takimi małymi zmartwychwstaniami. Przemieniamy się na lepszego człowieka. Jeżeli w naszym mniemaniu taka przemiana rzeczywiście nadchodzi i później ona funkcjonuje i trwa, bo nawracanie jest jakby procesem trwającym zawsze, to po prostu według świętego ojca Pio należy się tym dzielić, tak jak to robił nasz Pan, przychodząc i dając świadectwo tego, że zmartwychwstał. I wydaje mi się, że tak jak mówił święty ojciec Pio, jest to też gdzieś tam naszym obowiązkiem. Stąd też moje takie od czasu do czasu pojawianie się gdzieś tam i mówienie o swoim życiu, bo ta przemiana była w moim mniemaniu takim moim małym zmartwychwstaniem. A czym była wiara dla Pana w poszczególnych etapach życia, kiedy był Pan młody? Ja się cieszę, że tę wiarę w ogóle miałem zaszczepioną dzięki rodzicom i to chwała im za to, że byłem ministrantem. Uważam, że trzeba być dumnym z tego. I to okazuje się, że w perspektywie dłuższego czasu ma to bardzo wielki sens i głęboki sens. Wydaje mi się, że gdyby nie to, że kiedyś byłem ministrantem, różnie moje życie mogłoby się potoczyć, ale skoro byłem, to miało to jakieś znaczenie i musiało mieć jakiś sens. Ja w to wierzę i wydaje mi się, że to było po coś. Choćby po to, żeby później w sposób bardziej świadomy otworzyć się na Pana Boga i mieć większą świadomość siebie, swojego sumienia i swojego człowieczeństwa. I do tego, wydaje mi się, jesteśmy wszyscy powołani, żeby jak najszybciej zdawać sobie z tego sprawę, że jesteśmy dziećmi Pana Boga i że żyjemy dzięki Niemu i powinniśmy żyć dla Niego, przez Niego i w Nim i dla Niego właśnie. Dlatego to, że moi rodzice właśnie poprowadzili mnie do pierwszej komunii świętego, do bierzmowania i tak dalej, to miało to ogromny, głęboki sens, jak się okazuje. Czy ja się buntowałem? Tak, jako młodzieniec. Nie, więc to nie pamiętam. Coś musiało mnie w tym pociągać, skoro nie robiłem sprzeciwu jakiegoś większego. Natomiast już dokładnie nie pamiętam, może tam jakieś oznaki buntu były. Natomiast ja lubiłem służyć do mszy, więc generalnie to mi się gdzieś tam podobało. Lubiłem czytać czytania,
zawsze mnie gdzieś to w cudzysłowie kręciło, żeby zmierzyć się też może z publicznością, może to były jakieś początki też takich inklinacji aktorskich. Więc generalnie chyba jakiegoś takiego buntu większego nie było. Myślę, że problem tkwi w tym, że być może za mało byłem uświadamiany, na czym ta wiara polega. Może ktoś nie dobrnął do wnętrza tej młodej duszy w sposób bardziej mocny, mocniejszy, skoro później na tyle lat zarzuciłem tę wiarę, tak naprawdę odszedłem od niej, w sensie takim, że nie praktykowałem. Żyłem w grzechu, zresztą razem z moją partnerką, żyliśmy w konkubinacie, co uważam, było po prostu błędem. I co teraz naprawiamy? Obecnie wiele małżeństw też szybko się rozwodzi, zbyt pochopnie podejmują decyzję zawarcia małżeństwa. A co według Pana daje ślub kościelny i przysięga małżeńska? Czemu warto ją złożyć przed Bogiem? No, daje przede wszystkim niezwykłą moc, niezwykle mocną. I sakrament małżeństwa jest niezwykle wielkim darem, którym nam zostawił Pan Jezus. Tych sakramentów jest więcej, ale każdy może korzystać z nich na miarę swojej świadomości duchowej. Nasza była mierna, jak się okazuje, skoro 13 lat żyliśmy w konkubinacie. Natomiast właśnie problemem, myślę, wydaje jest to, żeby jak najwcześniej otwierać się na Pana Boga i na Jego moc i na moc Ducha Świętego, który powoduje, że stajemy się bardziej świadomi naszej wiary. A więc głębsze uczestnictwo we mszy, głębsze zgłębianie tej wiary, modlenie się powoduje, że człowiek bardziej staje się świadomy tych rzeczy. W związku z tym bardziej staje się świadomy sakramentów, które zostały nam dane po to, żeby nam było lepiej. I w związku z tym, co idzie dalej za tym, stajemy się bardziej świadomi tego, co to jest ten sakrament małżeństwa, a w związku z tym, idąc dalej, głębiej wchodzimy w to, a więc lepiej się do tego możemy przygotować. I przygotowanie do tego sakramentu wydaje mi się sednem całej sprawy i gdzieś tam taką podstawą tego, by w tym sakramencie być mocnym i silnym, bo Pan Bóg jest z nami cały czas i będzie nam pomagał, natomiast On oczekuje też tego, że my będziemy pokładać ufność w Nim i będziemy Go o to prosić, żeby nam się udawało w tym związku, a wtedy będzie nam pomagał, ja w to wierzę, natomiast no nie może być też tak, że będziemy oczekiwali czegoś w momencie, kiedy my robimy zupełnie coś odwrotnego, czyli przede wszystkim bezcześcimy ten sakrament, nie wiemy, czym on jest naprawdę i nie staramy się tego zgłębiać. Czyli sprowadza się do tego, że do tego sakramentu trzeba się bardzo dobrze przygotować. Trzeba mieć świadomość tego, w czym się jest, trzeba to zgłębiać. I trzeba się. To wesele, tylko o to chodzi, że trzeba to po prostu że trzeba po prostu to mocno zgłębiać i modlić się też i prosić o to, żeby ten sakrament mógł później owocować i mógł przynosić plony, bo nie można tylko zasiać i trzeba później to też pielęgnować po prostu, żeby przyniosło owoce, a łaska nie zastępuje natury, tylko na tej naturze buduje. Prawda? I trzeba o tym pamiętać, więc żeby budować, żeby ta łaska mogła się budować, no, to musi mieć ten grunt, czyli to są te fundamenty, o których też Panu Bogu chodziło, żeby nie budować domów na piasku, tylko stwarzać po prostu mocny fundament. Jeszcze takie ostatnie krótkie pytanie. Czy w kręgach aktorów, znanych osób publicznych łatwo otwarcie mówić o swojej wierze, czy raczej nikt się tym za bardzo nie chwali i są wyśmiewani obrońcy krzyża, mohery i tak dalej?
Tak, no to jest, ja mi się wydaje, że to jest kwestia właśnie świadomości, prawda? Tego, czym jest nasza wiara, jaką ona ma siłę i przede wszystkim świadomości tego, że mamy do czynienia z Bogiem prawdziwym, jedynym. Jeżeli to się lekceważy, no to wtedy można bardzo szybko zasiąść w loży szyderców. I wydaje mi się, że nawet wśród wierzących i praktykujących tacy się zdarzają, którzy wierząc w tego Boga Trójjedynego, okazuje się, że tak naprawdę nie wiedzą, że nie wierzą w Niego, bo robią zupełnie coś innego i znajdują się po tej drugiej stronie, czyli tych, którzy po prostu się naśmiewają z tego. A z Panem Bogiem nie ma żartów. On jest bardzo cierpliwy i pokorny. Cierpliwie czeka, aż sami do tego zaczniemy dochodzić, że On chce dla nas dobrze i że powinniśmy budować swoje życie w oparciu o dekalog, który On nam przecież dał i w oparciu o wiarę, w której jesteśmy, i w oparciu o przede wszystkim o to, że zesłał nam swojego Syna jedynego, który za nas umarł i przelał krew na odpuszczenie naszych grzechów. I trzeba mieć tego niezwykłą świadomość i trzeba o to dbać i szanować to, że tak się stało, a więc żyć później według zasad, które są w naszym Kościele, a które pochodzą od Boga. Dziękuję bardzo za wszystkie wartości i świadectwo, które przedstawił Pan przed publicznością z Ciechanowa. Dziękuję bardzo i wszystkiego najlepszego. Dziękuję również i wszystkiego najlepszego. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo.